Witam Państwa w czwartek 17 września ze studia telewizji Imperium przy ulicy Floriańskiej w serwisie informacyjnym Puls Dnia. Sukces goni sukces w ekipie Silesian Green Power. Studenci Politechniki Śląskiej kilka dni po świetnym występie w East Fortune tym razem dali popis na torze w Bedford. Pojazd Anny Samol uplasował się na drugim miejscu, natomiast maszyna z Karoliną Rzepielą za sterami na trzecim. W październiku ekipę Silesian Green Power czeka finał angielskich zmagań na torach wyścigowych. Wyniki osiągane w ostatnim czasie przez gliwickich studentów śmiało pozwalają zaliczyć ich do grona faworytów nadchodzących zmagań. Bardzo jestem pozytywnie zaskoczona tym, że udało nam się zająć aż tak wysokie drugie miejsce. Co prawda trzeba pogratulować całej drużynie, no bo jednak ta godzina tego przejazdu to jest tak jakby ukoronowanie całego roku pracy ogólnie całej naszej drużyny Silesian Green Power. Radość i duma, wszyscy bardzo się z tego cieszymy i należy się tym po prostu szczycić, że takie osiągnięcia mogą nasi studenci uzyskać na arenie międzynarodowej. No mamy nadzieję, że kiedyś nam się uda w końcu osiągnąć to pierwsze miejsce, dlatego pracujemy na najwyższych obrotach. Kolejny start? Kolejny start 11 października. Jest to finał zarówno Corporate Challenge, jak i formuły F24+. Serdecznie zapraszamy do śledzenia naszych wyników na żywo. Muzeum w Gliwicach obchodzi w 2015 roku 110-lecie swego istnienia. Z tej okazji w najbliższą niedzielę 20 września w Parku Chopina odbędzie się retropiknik będący swoistą podróżą w czasie. Uczestników wydarzenia czeka m.in. spotkanie z gośćmi z 1905 roku i przejażdżka na oryginalnej XIX-wiecznej karuzeli. Najmłodsi zaś poznają gry, zabawy i rozrywki z ubiegłej epoki. Retropiknik trwać będzie od godziny 11 do 16. Muzeum powstało w marcu roku 1905, w związku z czym na chwilę, akurat we wrześniu, przeniesiemy się na nowo do tamtych czasów. No i zobaczymy, jak wyglądali w tamtym czasie ludzie, jak się bawili. No i podglądniemy nieco zajęcia dawnej służby, bo zawsze mówi się o tym jaśnie państwo, zawsze wiemy, co robili ci ludzie ze sfer wyższych, a nikt nigdy jeszcze nie spojrzał na zajęcia służby. I tym razem właśnie będzie można podglądać, co też ta służba 100 lat temu robiła. Drużyna Piasta Gliwice ma nowego sponsora głównego. Na oficjalnej konferencji prasowej władze klubu przedstawiły logotyp, który pojawi się na koszulkach od najbliższego meczu z Lechią Gdańsk. Jest to dla nas bardzo ważny dzień w historii naszego klubu. Sprawy potoczyły się bardzo szybko. Miło mi jest dzisiaj Państwu przekazać informację, że nowym głównym sponsorem naszego klubu będzie firma Toto, zakłady bukmacherskie. Mam nadzieję, że ta współpraca będzie długoletnia. Podpisaliśmy umowę na rok z opcją przedłużenia na kolejny. Jesteśmy firmą, która patrzy perspektywicznie w przyszłość. I dlatego zdecydowaliśmy się współpracować z Piastem Gliwice, dlatego że widzimy efekty takiej długoterminowej pracy. Widzimy, że te efekty mogą być bardzo pozytywne. Ważna informacja dla kierowców. W związku z budową kanalizacji deszczowej 22 września o godzinie 7 zostanie zamknięta ulica Dworska na odcinku od ulicy Nad Torami do ulicy Noakowskiego wraz ze skrzyżowaniem. Przedsiębiorstwo remontów ulic i mostów informuje, że objazd od ulicy Nad Torami do Dworskiej zostanie poprowadzony ulicą Uszczyka. Zaleca się, aby kierowcy zwracali uwagę na tymczasowe oznakowanie i kierowali się trasami wyznaczonych objazdów.
Choć od wprowadzenia opłat za parkowanie w centrum Gliwic minęło już 1,5 miesiąca, wielu kierowców samowolnie stosuje w tej kwestii wyjątkowo długie vacatio legis. Jak informuje serwis Gliwice 24, kontrolerzy pracujący w strefie płatnego parkowania codziennie odnotowują średnio 250 przypadków uchylania się od opłaty. Przypominamy więc, że kierowcy parkujący w centrum miasta, którzy nie wykupią biletów w parkomacie, narażają się na obciążenie opłatą dodatkową w wysokości 20 zł. Kontroler stosowną informację umieszcza za wycieraczką pojazdu. Od tego momentu kierujący pojazdem ma 7 dni czasu na uiszczenie kary. Według Gliwice 24 wielu kierowców nie płaci za parkowanie, licząc, że uda im się odjechać, zanim na miejscu zjawi się kontroler. Niektórzy zasłaniają się brakiem wiedzy na temat obowiązku opłaty, jeszcze inni narzekają zaś na problemy z obsługą parkomatów. W grudniu dobiegnie końca projekt Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gliwicach, drugi etap. Od kwietnia do sieci mogą podłączać się mieszkańcy Bojkowa. Wkrótce taką możliwość będzie miała również Ostropa. Dzięki realizacji projektu w Gliwicach unowocześnieniu uległa centralna oczyszczalnia ścieków, zmodernizowana została stacja uzdatniania wody w Łabędach. Miasto wzbogaci się o 74 km nowej sieci kanalizacyjnej. Warta niemal 179 milionów złotych inwestycja zakończy się w grudniu. Już teraz jednak mieszkańcy Bojkowa, Ostropy i Wójtowej Wsi powinni podejmować działania związane z podłączeniem się do kanalizacji. Szczegółowych informacji na ten temat udziela Biuro Obsługi Klienta PWiK przy ulicy Rybnickiej. I to wszystko w dzisiejszym wydaniu Pulsu Dnia. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Telewizję Imperium można oglądać w sieci kablowej Imperium Telekom, ale także w internecie.